Serdecznie Państwa witam na spotkaniu z Wojciechem Chmielewskim i jego książką. Spotkanie poprowadzi pan Krzysztof Ciesik, pan doktor Krzysztof Ciesik. A ja muszę powiedzieć tak, że w dorobku Iskier literatura piękna nie jest od wielu lat obecna. Właściwie tak od prawie 20 lat. Z jednego prostego powodu, ja po prostu straciłem umiejętność jej czytania. I trzymałem się raczej literatury faktu, czyli biografii, epistolografii, dzienników. O, dzienniki były moją ulubioną rzeczą. Czasami robiłem jakiś wyjątek, jak dla nieżyjącego, wybitnego pisarza Marka Nowakowskiego, ale właściwie te książki, które wydawałem, były także książkami dokumentalnymi. Tak się złożyło, że zdecydowałem się na wydanie książki pana Wojciecha pod wpływem dwóch matek chrzestnych, jednej tu obecnej pani Jolanty Nowakowskiej, a drugiej niestety nieobecnej pani Agnieszki Morawińskiej, dyrektor Muzeum Narodowego. I obie te panie niezależnie od siebie postanowiły przybliżyć mi szlachetną postać pana Wojciecha, to on sam. Ja to przeczytałem i doszedłem do wniosku, że ich opinie nie są bezpodstawne, stąd autor witany w szeregach Iskier i jego książka. No i witam Państwa, a teraz oddaję głos. Tak. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Krzysztof Cieśnik i trochę jestem krytykiem, ale bardziej chyba już tłumaczem. Ale zaczynałem od pisania w polityce, a aktualnie pisuję z Wojtkiem, właściwie na jednych łamach, na których wprawdzie Wojciech ostatnio nie pisuje, ale zachęcam go, żeby jednak wrócił, czyli w plusie minusie. Wojtka oczywiście przedstawia się nie trzeba, przedstawię w kilku słowach jego nową powieść. Bohater gryzie w rękę, to jest, mam wrażenie, taka proza, której bardzo w literaturze polskiej brakuje. Tutaj padło nazwisko nie przypadkiem Marka Nowakowskiego, ale do Marka przejdziemy później. Natomiast bardzo brakuje, myślę, w polskiej prozie takiego czystego, dobrego realizmu. Brakuje też takich miejsc, które Wojciech opisuje, a bohaterem jego książki, w pewnym sensie bohaterami jego książki są oczywiście żywi ludzie i udaje mu się ich świetnie sportretować, ale też takim ukrytym bohaterem jest podmiejska Warszawa, która mam wrażenie, że w ogóle w prozie za bardzo nie gości. I może zacznijmy właśnie od tego realizmu, bo to jest ważny rys twojej twórczości. I w ogóle skąd bierzesz swoich bohaterów? Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że Państwo tu jesteście. Że znaleźliście trochę czasu w taki ohydny dzień. Wyszliście z domu, bardzo mi miło. Ja właściwie tę książkę napisałem z paru powodów, ale główną moją inspiracją była dzielnica, w której od kilku lat już mieszkam, to znaczy Warszawa Rembrandtów. To jest takie miejsce, które tylko możemy dotrzeć z centrum w zasadzie przez 20 minut. Natomiast to, co mnie tam zafascynowało, to właśnie takie dziwna zbitka starego i nowego, bo tam są świetne domy, bardzo, powiem, drogie i zbudowane według nowoczesnych projektów, ale wśród nich bardzo dużo jest domów starych, takich z początku wieku albo z czasów wojny, nieotynkowanych, czasami pod eternitem albo pod papą. Tam mieszkają bardzo ubodzy ludzie, czyli właśnie taki świat bogactwa. I na tej samej ulicy, tak? I świat zupełnego ubóstwa. To właśnie było dla mnie czymś ciekawym, bo nigdy z czymś takim się do tej pory jako osoba z miasta nie zetknąłem, a tam tych ludzi widziałem i tych, którzy wyjeżdżają do pracy samochodami i tych, którzy stoją pod sklepem, prawda? To był taki zlepek dawnego i nowego. I jeszcze coś ciekawego, co mnie tam poruszyło. Otóż Rembrandtów jest z taką dzielnicą Warszawy już od 1957 roku. A w zasadzie
trudno powiedzieć, co to jest, bo tam na przykład są takie działki, gdzie ludzie trzymają kury. No, duża część tej dzielnicy nie jest skanalizowana. I właściwie trudno powiedzieć, tam na obrzeżach to można powiedzieć, że tu już wioska się zaczyna, chociaż jest to Warszawa. I to jest właśnie ciekawe, że ludzie, którzy dojeżdżają do pracy tutaj, do centrum, często pracują w korporacjach, w biurach i tak dalej, przyjeżdżają tam przespać się do takiego dziwnego świata, właściwie takiego trochę upadającego, trochę takiego powstającego, budującego się. I jeszcze co jest tam ciekawego, tam jest Akademia Obrony Narodowej, obecnie Akademia Sztuki Wojennej. To też jest taka enklawa, no, jest otoczony taki duży teren murem i tam są bloki wojskowe i teren uczelni oczywiście. I tam też mieszkają inni ludzie, specyficzni, też ich poznałem. No, ludzie, którzy chodzą w mundurach, zawsze jak szedłem na zebranie do dziecka do szkoły, to zwykle jakiś tata był w mundurze. Więc to jest taki też przekój. Ludzie, którzy pracują tu w centrum Warszawy, trochę takich właśnie ludzi ubogich, biednych, starzejących się, emerytów właśnie mieszkających w biedzie, no i do tego wojskowi i ich rodziny. To jest takie właśnie spektrum. I tu starałem się właśnie opisać właśnie taki świat, który mnie jakoś poruszył. Jest taka książka amerykańskiego autora Sherwooda Andersona, klasyczna już dzisiaj, pod tytułem Miasteczko Winnesburg. To jest akcja, toczy się w jednym miasteczku. Bohaterami są tylko i wyłącznie mieszkańcy tego miasteczka, różne historie, ale dziejące się właśnie w jednym miejscu. I to właśnie, ja tak sobie pomyślałem, to będzie takie polskie miasteczko Winnesburg. Ja przez pewien czas mieszkałem na Wawrze i z dzieckiem chodziliśmy oglądać kury, więc... Twoi bohaterowie mówią różnymi językami i mam takie wrażenie, że to jest bardzo w ogóle silna zaleta twojej prozy, bo mamy tutaj cwaniaczka od kręcenia pewnych tematów, bardzo mi się to podobało, to określenie. Mamy panią z telewizji, mamy 16-letniego kretyna, który mówi do siebie, mamy pijaczka z sklepikarza i tak dalej. Czy podsłuchujesz te języki? Właśnie bardzo inspiruje ten język. Mnie inspiruje ulica, autobus, ludzie w kolejce. To wszystko, to co jest moją rzeczywistością, moją codziennością. No staram się właśnie, żeby mnie inspirowało. Ja nie wymyślam jakichś postaci ludzi. No staram się, no oczywiście to jest fikcja, tak? Te wszystkie postaci, które tutaj są kreacją, tak? Ale one mówią językiem ludzi prawdziwych, ludzi, którzy żyją obecnie, tak? W Warszawie. To jest jak najbardziej rzecz współczesna. Jeszcze może wyjaśnijmy, powinniśmy może od tego zacząć, ale że Belweder to wcale nie jest, że Belweder, który gryzie w rękę, to nie jest jakaś powieść polityczna z kluczem, tylko Belweder to postać i może powiedzmy trochę o Belwederze. No właśnie. Belweder jest psem, od którego właściwie zawiązuje się akcja. Od wydarzenia z psem. Może ja nie będę, jak to mówią moi synowie, spoilerował, czyli opowiadał zakończenia, ale w zarysie chodzi o to, że w tym osiedlu ma takie miejsce dość dramatyczne zdarzenie właśnie z udziałem psa Belwedera, który jest takim dzikim kundlem żyjącym sobie za płotem, niedokarmianym przez właściciela. Jakby to wydarzenie zapoczątkowuje łańcuch zdarzeń, który później ma miejsce w tej dzielnicy. Można powiedzieć, że dzięki temu wydarzeniu zmieniają się losy każdej z tych postaci, bo tam są różne postaci, właśnie niektóre z nich tu wymieniłeś, tak? Są też inne i w jakiś sposób dziwny to właśnie wydarzenie z psem w roli głównej, no, wpływa na nich, zmienia ich. Czy na lepsze? To trudno powiedzieć. Na pewno zaczynają żyć trochę inaczej. Oczywiście planowaliśmy zacząć zupełnie inaczej, bo planowaliśmy zacząć, ale obaj o tym chyba zapomnieliśmy od przeczytania fragmentu, to może to jest dobra okazja, żebyś przeczytał fragment. Dobrze. Grzegorz to średniego wzrostu mężczyzna o krępej budowie.
Jest w nim coś silnego, pierwotnego nawet. Siwiejące włosy, trzydniowy zarost. Bardzo mi się podoba. Do tego okulary o grubych szkłach, czarne oprawki. Porusza się zawsze pewnie, choć w życiu pewności mu brakuje. Neandertalczyk ślęczący nad klawiaturą. Stuka w nią, stuka. Nie mam słów na to, do czego doprowadzi. Bo to on do tego doprowadził. To przez niego Ola będzie miała kolejną operację, potem być może jeszcze jedną. Tłumaczenia na nic tu nie pomogą. Ręka już nie będzie wyglądać tak jak kiedyś. Może nie będzie też tak sprawna. O tym zadecydują nadchodzące długie miesiące. Dobrze, że nie ma stałej pracy. Będzie mógł bez reszty zająć się małą. Chociaż po tym, co się stało, trudno mu zaufać w czymkolwiek. Stan dziecka stabilny, osłabiona z powodu utraty krwi. Będzie transfuzja. Justyna siedzi przy kuchennym stole. Okna są szczelnie zasłonięte czerwonymi rowetami. Ciemna noc, trzecia. Palą się tylko lampki pod szafkami, oświetlają szary blat, na którym stoją kubki z resztkami kawy. Ekspres jest wciąż włączony. Justyna widzi diodę świecącą się do urządzenia. W dzbanku zostało trochę czarnego płynu. Nie będzie spała tej nocy. Grzegorz został w szpitalu. Rano go zmieni. Musiała przyjechać do domu z Julką, która nie chciała jej puścić. Trzymała kurczowo za rękę przez cały pobyt w szpitalu. Justyna zamyka oczy i widzi czerwień popstrzoną ciemniejszymi plamami. Nigdy, już nigdy nie zaufam temu facetowi. Jakim trzeba być ciemniakiem, żeby pozwolić dziecku na włożenie ręki pomiędzy sztachety? Co jeszcze gorszego może się stać? Pozwoli, żeby dziecko wpadło pod tira? Albo zostawi je na peronie pełnym ludzi i pójdzie sobie na kawę albo na piwo? Po numerze, który wywinął, jest to możliwe, a nawet prawdopodobne. Dlatego to ja będę musiała wszystko ciągnąć. Tylko ja. Nikt mi nie pomoże. Życie ze mnie odpływa po tym, co się stało. Tykanie zegara w głowie. Na pewno nie zasnę. Rano muszą jechać do szpitala. Jula do szkoły, a on ma się rozmówić z tym bydlakiem od wściekłego psa. Tam już musiała być policja. Dzwoniłam, ale czy to coś da? Modlić o to, żeby pies nie był wściekły, żeby ręka była sprawna. Modlić się, kiedy modlić się już nie mogę. Zastanawiam się nie raz i nie dwa, czy kiedy coś przytrafi się mojej rodzinie, to czy wtedy się nawrócę i z całego serca będę prosić Boga o odwrócenie złego losu. Teraz to się stało i nic. Nic, po prostu. Nie czuję nic. Nikogo nie wzywam. Siedzę i tępo gapię się w ścianę. To wszystko. A ona tam leży, otumaniona lekami, śpi. Bolało jak cholera. Będzie jeszcze bolało. Ręka została uratowana, a była w bardzo złym stanie. Trzeba było szyć nawet tętnicę. 5 godzin szyli. Bogu dzięki nie wykrwawiła się. Podobno dzięki zaciśniętemu pod pachą paskowi Grześka. Stary pasek, pamiętał jeszcze nasze pierwsze wakacje. Kupiłem mu wmiennie na promenadzie. Ile ten pies szarpał? Olkę? Godzinę? Justyna zaczyna chodzić po kuchni. Od stołu do okna. Z powrotem. Wydaje się, że ciemny blask sączy się przez zaciągnięte rolety. Ale kobieta obserwuje wyłącznie terakotowe płytki podłogi. Chodzi. Jest boso. Paznokcie u nóg pomalowane na karminowy kolor, który w świetle nocy jest czarny. Szlafrok zaczyna się tuż nad kolanami, rozchyla się zgodnie z rytmem drobnych kroków. W kuchni gorąco, choć ogrzewanie jest już włączone. Noc za oknem nie jest ciepła. Czai się coś, co nie pozwala spać. Kolejnymi falami dociera do niej mimo ścian i zamkniętych okien. Każe utulić się mocniej szlafrokiem, bezwiednie przejechać dłonią po kuchennym blacie, wstawić brudne kubki do zlewu, ponownie usiąść ze stołem, patrzeć na ścianę i płakać. On kiedyś dużo mi obiecywał, jak będzie pracował, pisał, będzie nam dobrze, dzieci chciał jedno, drugie, nawet o trzecim napomykał. Tylko potem wyszło na to, że ja mam pracę, a on nieregularnie zarabia śmieszne pieniądze, które z trudnością wystarczają na opłaty. Od 3 lat buja się, bo jest kryzys. Dobujał się aż do dzisiaj, sukinsyn. Jego wina, jego, tylko jego. I nawet nie tkwi w tym, że się zagapił, że stał na tym zafajdanym przystanku, jak ostatnia ofiara, myślał o dupie Maryni, pozwolił, by pies okaleczył dziecko. Jego wina polega na tym, że taki jest i się nie zmienia. Rozlazły, leniwy, zadufany w sobie, bezczelny typ. Pieprzony nieudacznik, któremu wydaje się, że jak mu wydrukują w brukowcu tekst poświęcony kompletnym głupotom, czytany wyłącznie przez półmózgów w pociągach podmiejskich, to jest lepszy od wszystkich, z którymi ma do czynienia. Hipokryta. Oto kim jest mój mąż. Justyna otwiera drzwi i wychodzi przed dom. Myśli o separacji i rozwodzie, które nastąpi po niej. Mąż nie potrafi zadbać o bezpieczeństwo córek, nie potrafi dbać o rodzinę. Jest więc bezużyteczny, należy szybko się go pozbyć. Ogromny księżyc oświetla trawnik. Ile lat spędziła z tym człowiekiem?
12 w małżeństwie, a przedtem znali się jeszcze 3. Chodzili ze sobą, tak to się dawno temu nazywało. Dzisiaj chyba już nie używa się tego słowa na określenie pierwszych spotkań, pocałunków, potrzeby fizycznej bliskości wszędzie. W domu, na ulicy, w kinie, potrzeby częstych i długich telefonicznych rozmów. Teraz to wszystko nazywa się inaczej, ale Justyna nie wie jak. Jak się teraz czuje moje dziecko? Śpi czy cierpi? Zadzwonić do niego w środku nocy? Lepiej nie, bo jak leży koło niej. Zadzwonić do niego w środku nocy? Lepiej nie, bo jak leży koło niej, to jeszcze mała się obudzi. Justyna wchodzi do kuchni, sięga do szafki, po czym ponownie wychodzi przed dom. Zapala papierosa. Ostatnio paliła chyba pół roku temu. Zaciąga się głęboko i znowu zaczyna płakać. Wiele zmieni się w naszym życiu. Bardzo wiele. Zaciska zacięte usta. Dzieci na tym nie stracą. Zyskają. Staną się bardziej zdecydowane. Pewniejsze siebie, odważne. W jednym z opowiadań Manro pisze o dziewczynce, która była wychowywana przez macochę. Druga żona ojca, jak się ona nazywała? No jak? Była dla dziecka dobra. Choć żyli wszyscy w biedzie, ale pewnego dnia dziecko, jak ona miała na imię? Rose. Tak jest, Rose. Więc pewnego dnia Rose zaczęła sprawdzać, na ile może sobie z macochą pozwolić. Prowokowała ją, ile się dało, aż poskarżyła się ojcu, a ten skatował dziewczynkę do krwi. Ale była śmiała, potem przez resztę życia też wciąż próbowała być sobą. I ja chciałabym, żeby moje córki też takie były. Śmiałe, przebojowe, nawet jeśli czasem dostaną od życia po uszach, ale teraz oraz z niesprawną ręką. Jezu! Justyna wchodzi do domu, zamyka drzwi na klucz i gasi światło w kuchni. W sypialni na górze otwiera szafę i spogląda na półki z rzeczami męża. W garderobie jest waliza. Może od razu zacząć ich opakować. Pod koszulki, skarpety w oddzielnej szufladzie, majtki, koszule na wieszakach, garnitury. Jeden, drugi, trzeci, piżamy i kilka par spodni. Niewiele tego, ale do innej walizki i tak się nie zmieści. Siada na łóżku, kładzie telefon na nocnym stoliku. Jeszcze wstaje, zagląda do pokoju Julii. Dziecko miało przerażający dzień. Pomoc psychologa będzie konieczna. Jutro muszę to skonsultować, podzwonić, obserwować ją. Może nie posyłać do szkoły? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Gdybyśmy teraz nie robili programów edukacyjnych, wziąłbym urlop, a tak łeb mi urwał. Za co te dzieci mają żyć? Za wypłaty tatusia, za gówniane artykuły? Zabrakłoby na wszystko. Wyciąga się na łóżku, zamyka oczy. Na języku czuje smak tytoniu, ale nie chce jej się wypłukać ust. Telefon milczy. Pewnie śmiał. 4:15, o 6:00 muszę wstać. Wtedy zadzwonię. Mam takie wrażenie, że nawet jak piszesz o ciemnych stronach swoich bohaterów, może w tej scenie tego akurat nie widać, ale znaczy widać ciemne strony, ale nie widać tego, o czym powiem, że nawet wtedy ci bohaterowie, którzy teraz przychodzą coś w rodzaju kryzysu wieku średniego, tak, znaleźli się chyba wszyscy na rozdrożu. Właśnie to pogryzienie przez psa ręki dziecka jest takim momentem zawiązującym akcję i popychającym ją do przodu, że ich też losy idą do przodu. Że nawet jak piszesz o ich ciemnych stronach, złych cechach, że nawet wtedy jakoś czujesz do nich sympatię. No na pewno czuję do nich sympatię, bo tutaj nikt nie jest doskonały oczywiście. I ja myślę, że też nikt z nas nie jest doskonały, więc ja tutaj nikogo nie potępiam przede wszystkim, nie oceniam. No staram się po prostu opisywać fakty, nie analizować, nie psychologizować i nie w jakiś sposób stawiać diagnoz, tak, społecznych, politycznych, politycznych czy jakichkolwiek innych, tak, tylko po prostu opisywać pewne zdarzenia i ja myślę, że z tego samego opisu tych zdarzeń mogą wyniknąć jakieś przemyślenia, tak, czy refleksje. A jest taka, to będzie pytanie głupie, ale identyfikujesz się w ogóle z którąś z postaci? Może z księdzem Rebetem i jego potrzebą anachlezy? No oczywiście, tak. Wszystko przede mną. Nie identyfikuję się z żadną z tych postaci. One są wymyślone. One mają swoje jakieś pewnie wzory wśród ludzi, których je widuję często w autobusie codziennie. Wśród tych szarych twarzy, no, na pewno jakieś są skojarzenia z pewnymi postaciami, ale czy jest tam trochę mnie? No może tak, w niektórych doświadczeniach tych postaci, tak,
w jednej, w drugiej. Moje doświadczenia też jako mieszkańca tej dzielnicy są ważne. Więc w tym sensie może tak, natomiast no nie jest tak, że jakby jakaś z tych postaci, któraś z tych postaci jest mną, to broń Boże. A masz może takie wrażenie, że współczesny świat wygląda trochę, to jest może ze zbyt ogólnego poziomu pytania, ale mimo wszystko spróbuj odpowiedzieć, że ten współczesny świat wygląda trochę tak jak jedna z bohaterek, której narrację czytałeś, czyli Justyna. Mam na myśli to, że ona taką grozę świata i niepokój wewnętrzny neutralizuje sokiem pomidorowym 100% i jogą. I wodą Kingą Bienińską. No pewnie tak jest, tak. Jest tym, co mówisz, że ludzie szukają pewnych substytutów, żeby się zająć. Nie myśleć bez przerwy o tym, że jutro też trzeba będzie wykonywać te wszystkie czynności. Znowu jakby wstać i odprowadzić dzieci do szkoły i do pracy. Więc na pewno wymyślają sobie różne sytuacje, rzucają się w różne niebezpieczne związki. Tutaj też są te związki, tak? Jak na pewno wiesz, opisane tam. Więc na pewno tak jest, że część tych ludzi no po prostu pragnie zapomnieć o tej dzielnicy Warszawy, która jest taka przaśna, która jest urocza, tak? Ja zaraz przeczytam fragment, jak rozkwitają łzy, ale która jest jednak, tak powiedziałbym, że no, mało inspirująca. Generalnie, bo mnie na przykład zainspirowała, jak powiedziałem, bo nie sobie. Nie rozmawialiśmy o takich bardziej technicznych szczegółach, a to warsztatowych, a muszę przyznać, że mi się podobają bardzo w Belwederze takie płynne przejścia między głosami wewnętrznymi. Podobają mi się te momenty, kiedy narracja zbliża się trochę do strumienia świadomości, bo są takie momenty. I czy to jest tak, że to ci przychodzi naturalnie, czy myślisz sobie, że po prostu bohater powinien mówić jakimś idiomem, w pewnym momencie narracji trzeba przyspieszyć tempo? Więc ja wcześniej opublikowałem 3 tomy opowiadań i właściwie nie zastanawiałem się nigdy nad formą, to znaczy tu nie było takiej sytuacji, że po wydaniu kolejnej książki z opowiadaniami postanowiłem sobie, że napiszę coś dłuższego, jakąś powieść czy opowieść. To jakby zrodziło się intuicyjnie, no, i to jakby nie jest wykoncypowane. To, że akurat miałem taki maszynopis, tutaj rozesłałem go, to po prostu tak się zdarzyło. Także ja nie planuję, że moją kolejną książką też będzie powieść, bo ta jest oczywiście świetna, więc musi być druga. Mój syn odpowiedział ostatnio, że tato, napisz drugą część, to będzie Belweder gryzie w rękę 2. Nie, no synu, bez sensu. To jest tak jak wiesz, w tych filmach, które oglądasz, trzeba coś nowego wymyślić. Mówi tak, może Belweder gryzie w nogę. O, dobra. Fajnie. Że nie planuję, prawda? Podobnie jest z tym, o co zapytałeś. To znaczy te wszystkie przejścia od takiej narracji trzecioosobowej do strumienia, no myślę, że one w jakiś sposób przynależą do tych bohaterów. Ja tych bohaterów w jakiś sposób widzę w wyobraźni. I oni sami zaczynają przemawiać po pewnym czasie i ja spisuję po prostu tylko ich zachowania, ich myśli. Ale z drugiej strony twój syn poniekąd ma rację, bo Belweder gryzie w rękę, mógłby doczekać się kontynuacji, bo właściwie pojawia się tam Alice Munro i z początku myślałem sobie, że to zupełnie przypadkowa sprawa, ale idąc tutaj, pomyślałem sobie, że rzeczywiście jest coś takiego, co z Alice Munro w tej książce jest, to znaczy niedopowiedzenie. Niedopowiedzenie to jest chwyt, którym ona się bardzo często posługuje i też losy twoich postaci są niedopowiedziane. Z jednym wyjątkiem, żeby za wiele nie zdradzać. Ja w ogóle uważam, że autor powinien zostawić czytelnikowi trochę miejsca na grę wyobraźni. To znaczy nie dopisywać wszystkiego do końca, tak jak on to widzi i jak on sobie to wyobraża, co by się mogło stać. Tak? Ja właśnie i w tej książce, i w poprzednich starałem się zostawić maksymalnie szeroki margines właśnie dla czytelnika, żeby on sam właśnie no, dopowiedział. Tak? Zostawiam no, gra mojej wyobraźni, chciałbym, żeby się spotkała z grą wyobraźni odbiorcy. Tak? I wtedy właśnie ta lektura będzie, tak mi się wydaje, pełna. To masz takie wrażenie, że
brak tej przestrzeni to jest tak domena literatury gatunkowej? No ja nie czytam tej literatury, także trudno mi powiedzieć. Nie wiem, być może. Prawdziwie powiedziałeś, że nie planujesz jeszcze powieści, ale tkwi gdzieś w tobie takie, bo na pewno to jest pragnienie, które tkwi w polskich krytykach, a przynajmniej tkwiło, taki polscy krytycy w mainstreamie istnieli. Czy tkwi w tobie takie pragnienie, żeby napisać właśnie wielką powieść realistyczną? No to nie jest. Właśnie napisałem. Może niewielka. No właśnie. Napisałem małą powieść realistyczną. Tak, to jest mały realizm. Tak, ale nie, wiesz, bo ja nigdy nic nie planuję. Ja po prostu działam tak na zasadzie, tak jak Led Zeppelin nagrywali płyty, to najpierw próbowali, mieli długie próby, potem z tych prób się rodziły jakieś kawałki, prawda? Też nie mieli gotowych kompozycji, tylko improwizowali. Tak jest podobnie u mnie, że ja nie wiem, co będzie za pół roku, co będzie za rok. I nigdy nie starałem się, wiesz, przeskakiwać kogokolwiek, ani planować jakichś dużych zamierzeń. No. Obiecałem, że do świętej pamięci Marka Nowakowskiego wrócimy na koniec i powoli się do tego zbliżamy i w ogóle przypomniałem sobie, że myśmy się poznali przez Marka, bo poznaliśmy się na jego beneficie w piwie. Bywałeś z nim często porównywany i myślę, że słusznie, chociaż może właśnie za często. Ale czy właśnie to Marek i może Kazimierz Orłoś są takimi, byli dla ciebie takimi mistrzami polskiego realizmu? No oni nie tylko byli, ale oni są dla mnie cały czas mistrzami. Tak, dzięki temu co napisali, no, oni są cały czas ze mną, tak? I to jest, myślę, to, co mnie pociąga w literaturze, że otwiera się książkę pisarza, który odszedł, tak, to czuję się, że on jest z nami, tak? Czuję się jego serce gdzieś na tych stronach. Ja na pewno czuję się w jakiś sposób inspirowany twórczością Nowakowskiego, Orłosia, ale też Kornela Filipowicza na przykład. Także Czeredy całej, różnych innych pisarzy. No, ale na pewno przez to, że ja Marka długo znałem, znaliśmy się, to na pewno jego postać, jego osobowość wpłynęły też na mnie. I na koniec chciałem cię spytać o postać zupełnie niezwiązaną w gruncie rzeczy z twoją, no mam książką, ani właściwie chyba za bardzo z twoją twórczością, ale o Chandra Morego, ponieważ tak się umówiliśmy, ale też dlatego, że jest z nami jego wspaniała tłumaczka. Czy jakoś, co odnajdujesz takiego w jego prawie, co cię pociąga? No się do powiedzmy, może jest z nami jego wspaniała tłumaczka Irena Makarewicz. Dziękuję. Oczywiście. Dziękuję ci, że przyszłaś. Ja od wielu lat już, bo Maruj był tłumaczony i wydawany w Polsce chyba od 2001 roku. W swoim pierwszym wydaniu, właśnie. Także ja czytam te książki oczywiście, których już jest dzisiaj sporo. I no ja przede wszystkim odnajduję, teraz czytam Dziennik, ten, który wydaje Czytelnik po raz kolejny od roku 1943 do 1948, tak? No właśnie, jestem w 1944 roku teraz. No ja uważam, że to jest wielki pisarz, wielka dla mnie też inspiracja. Jeśli Państwo nie znacie, to zachęcam do sięgnięcia po książki Chandra Marojego, bo to, że ten człowiek nie dostał Nobla, to jest dla mnie zadziwiające. Zasłużył na niego jak mało który pisarz. Miał też bardzo ciekawe życie, tragiczne można powiedzieć. W 1948 roku opuścił ojczyznę, już nigdy do niej nie wrócił. Długo by gadać o nim, bo rzeczywiście żył długo i też dużo pisał. A pisał wspaniale. Ja odnajduję w tej twórczości przede wszystkim oddech, tak? Jakieś zatrzymanie, brak pośpiechu, brak pędu, brak sensacji, brak krwi. To jest proza, która mówi o człowieku, o życiu, o odchodzeniu. To jest proza, która mówi o Europie, to jest może też dzisiaj bardzo ważne. O Europie taką, jaką ona była kiedyś.
takiej, która odeszła i która chyba już się nie odrodzi. Więc jest to moim zdaniem coś, co dla mnie jest bezustannym źródłem inspiracji. Ja powracam do tych książek i czytam je ciągle na nowo. Polecam, zwłaszcza Wyznania Patrycjusza, Ziemia, Ziemia i Żar. A to ja polecam Magię, którą pani Irena przełożyła. To jest wspaniały zbiór opowiadań i chyba jedna z lepszych książek Mariusza. Miałem o coś jeszcze zapytać, ale jak zacząłem polecać Magię, to mi wyleciało z głowy, ale już sobie przypomniałem. Jest też taka, wspomniałeś o tej Europie, jest puenta twojej powieści, której nie będziemy zdradzać, też w gruncie rzeczy... Nie spoilerujmy. Nie spoilerujmy, broń Boże, też w gruncie rzeczy trochę o zmieniającej się Europie mówi. No trochę mówi, tak, bo to jest takie spojrzenie na dzielnicę Winnesburg-Rembertów z perspektywy po 30-40 latach, tak mniej więcej, także jak ona się zmieniła i kto tam żyje, to niech Państwo sami odkryją. To jeszcze zanim poprosimy Państwa o pytania do bohatera wieczoru, to jeszcze jeden fragment. Króciutki fragmencik jeszcze pozwolę sobie czytać. Bzyro rosną niemal w każdym przydomowym ogródku, bo ta dzielnica w większości zabudowana jest jednorodzinnymi domami. Bloków niewiele, właściwie straszy tylko jedno osiedle odgrodzone od świata betonowymi płytami. Bloki różowe i żółte. Wracając z teatru wielkiego miasta do domu, Mariusz od czasu do czasu wstępuje do baru na jedno piwko. Kiedyś na rogu Paderewskiego i Chruściela stała chałupa, a w niej sprzedawali kufer za 3 złote. Chyba najtaniej w Warszawie. Potem chałupę rozebrali, i Mariusz zaczął chodzić do barku naprzeciwko. Najczęściej bierze królewski z kija. Sączy małymi łykami i popatruje przez okno na ludzi. Wolno spala kamela. Przed lokalem rośnie krzak fioletowego bzu, ale mimo otwartego okna zapach tu nie dochodzi. Przegrywa z wszechobecną w tym miejscu wonią smażeniny i tytoniowego kopcia. Za to zapachu bzu jest pod dostatkiem na zaświeconym podwórku przed ruderą, obok której w pogodne dni odbywają się alkohole o libacje. Mariusz przechodzi koło niej codziennie. Raz jego znajoma chciała sobie narwać bzu do wazonu. Wyskoczyła jak oparzona z krzaków. Widocznie siedzieli tam i rozważali różne sprawy. Ramiarz podobno strasznie chla, ale jest wyśmienitym rzemieślnikiem. Marek nie wie, gdzie mieszka. Gdzieś w tej dzielnicy, na bocznej uliczce w domu z cegły krytym papą. Z ogródkiem, w którym latem rosną begonie, słoneczniki i malwy. Ich sadzeniem zajmuje się oczywiście żona ramiarza. On zajmuje się robotą i piciem. Markowi opowiedział to wszystko kolega z hurtowni, ale nie potrafił podać nazwy ulicy, choć pytał go kilkakrotnie, bo miał zrobić Monice niespodziankę i oprawić w ramki jej majtki. Potem powiesił w sypialni nad swoją głową. To było na ich rocznicę. Kupił jej bieliznę, mieli niezapomnianą noc. Potem narodził się pomysł. Monika będzie się śmiała, a on kocha jej śmiech. Gdzie mieszka ten ramiarz? Do którego sklepu chodzi po wódkę? Nic z tego nie wyszło. Jeszcze do kolegi. Niby dlaczego on jest taki dobry? Odpowiada. Dobierze ci ramę, dobierze ci paspartu, jakie tylko chcesz. A jeszcze obrazów ma do sprzedania mnóstwo. Wtedy znowu Marek. Przypomniałeś sobie, gdzie mieszkam? A po chwili. Co to jest to pas, coś tam? To był inny dzień. Kolega siedział przy biurku. Na arkuszu białego papieru zaczął rysować. Tu od ronda przy Akademii Obrony Narodowej musisz iść, komentował swoje bazgrowy. Jest ulica niewybrukowana, boczna i tam po prawej stronie wisi szyld. W sobotę wybrał się Marek na poszukiwania rowerem. Po pół godzinie krążenia bocznymi uliczkami zauważył żółty szyld z napisem. Tanie obrazy olejne, oprawa obrazów. Dzwonek przy furtce, biegnie czarny pies, potem idzie drobna siwowłosa kobieta na nogach trampki. Prowadzi przez podwórze, dom, jedna pakamera, druga, to warsztat. Zimno, na ścianach wiszą oprawione obrazy, w pomieszczeniu stoją dwie osoby. Wysoki chłopak w wojskowych spodniach i wełnianej czapce na głowie pali papierosa. Facet w wiesiącej czapce z daszkiem wybiera ramy dla dwóch bohomazów. Jeden z Piłsudskim, drugi przedstawia Napoleona na koniu. Ramy złote, masywne. Przepraszam, że ja palę, mówi chłopak w czapce. Nie ma sprawy. Kobieta kręci się wokół. Facet od Piłsudskiego zmywa się. Teraz Marek wybiera ramy. Wzorniki, jeden, drugi, trzeci. Niektóre złote.
inne ze złotymi lamówkami. Chwilę rozmawiają o zamówieniu. Ja mam takie nietypowe, mówi Marek i wyciąga z torebki koronkowe stringi Moniki. Chłopak nie okazuje zdziwienia, pyta tylko, jakie damy tło? Bordo? Majtki są białe, więc chyba pasuje. Marek drapie się po głowie, potakuje. Chłopak chce zapisać numer telefonu, znika w poszukiwaniu długopisu. Wtedy Marek dostrzega niewielką ramkę z oprawionym artykułem. To wywiad z właścicielem warsztatu, z wykształcenia inżynierem. Kilka pytań, kilka odpowiedzi. Wraca syn bohatera artykułu. To jego znał kolega z pracy, Marka. Znał, ale już nie złożył u niego zamówienia. Najwyżej u syna, który przejął interes. Ale czy jest tak biegły w rzemiośle jak ojciec? Marek wybiera złoty profil ramki. Pasuje. Syn pisze coś na kawałku tektury. Potem odprowadza do furtki. Pies idzie za nimi przez brudne podwórko. Niedawno mieliśmy owczarka niemieckiego. Też robił wrażenie. Kolejny dzień w życiu z dziśka, już na posterunku za Ladą. Jeden z ostatnich takich sklepików w Warszawie. W drewnianym domu stojącym na pryncypalnej ulicy, należącym kiedyś do Żyda. Brudne ściany z przewodami elektrycznymi widocznymi gołym okiem. Przede wszystkim zapach, jedyny w swoim rodzaju. Kapusta kiszona, gnijące ziemniaki, włoszczyzna, ziemia, butwiejące drewno. To wszystko uderza do głowy jak szampan, kręci się w głowie. Takie miejsce jeszcze istnieje. Na Ladzie stoi woga uchylna z wbitą szybą i napisem Lubelskie Fabryki Wag. Kiedyś takie wagi stały w każdym sklepie w Warszawie, w każdym sklepie w Polsce. Obok trzy odważniki, jeden z nich służy dziśkowi do łupania orzechów. Ubrany we flanelową koszulę, kaszkiet na głowie, bez przerwy porusza ustami. Do sklepu wchodzi klient, chyba jest tu po raz pierwszy, bo ciekawie rozgląda się wokoło. Długo szanowny pan ma ten interes? Od 17 lat, rozumiesz pan? Zawsze tu, tu. To znaczy, że się kręci. U mnie na przykład oranżada kosztuje 2,60, a w Tesco 3 zł bez grosza. Rozumiesz pan? Dopiero teraz klient dostrzega udoskonalenia handlowe. Na szyjkach butelek i słoikach Zdzisław zawiesił kartki z wypisanymi długopisem cenami. Duże kulfoniaste cyfry. Na ścianie wisi obrazek z Matką Bożą, a pod nim kartka z takim odręcznie pisanym tekstem. Matko orędowniczko moja, łaską mnie obdarowujesz, królowo wszystkich ludzi, do ciebie uciekam się. W sercu twym litość wzbudzić, matko, do ciebie prośby znoszę. Wstaw się do Boga, ty czułasz nade mną i omija mnie trwoga. Kto to napisał? Pan? Jedna kobieta, mieszkała na poligonie, rozumiesz pan? Na poligonie? Nie ma odpowiedzi. Zdzisiek lekko się garbi, w przymrużonych oczach czai się spryt. W świetle żarówek są nieokreślonego koloru, pomarszczona ziemista twarz. W sklepie jest chłodno. Szyba w drzwiach zaklejona starą gazetą. Przy wejściu i za Ladą warzywa i owoce w drewnianych skrzyniach. Wisi czosnek. Plastikowa beczka z kiszoną kapustą. Trzeba coś kupić. Nie można tylko stać i przyglądać się, jak sprzedawca chrupie orzechy tłuczone odważnikiem. Może 100% sok żurawinowy. Zawsze się przyda. Brać i płacić. Do sklepu wchodzi kobieta i od razu zaczyna mówić. Zupełnie jakby niedawno skończyła rozmowę z mężczyzną w kaszkiecie. Klient wychodzi na ulicę. Dziękuję. No, jeśli chcieliby Państwo zadać jakieś pytania, bardzo proszę. Tak, ja chcę. Ponieważ znam wszystkie Twoje książki, bo po pierwsze jest tak, że ani Twój syn, ani Pan nie macie racji, że można zrobić Belvedere 2. No może i zakończył, jak zakończył. Nie będę ukrywał też, że mam o to pretensje do Ciebie, bo to nie jest w Twoim stylu, chyba że postanowiłeś zostać pisarzem w innej dziedzinie, science fiction. No albo to jest możliwe, ale ja bym chciał, Wojtku, żebyś powiedział, dlaczego wymyśliłeś takie zakończenie tej książki. Mimo że panowie, żeście nie chcieli zdradzać tutaj, ja uważam, że to jest akurat kluczowa sprawa w tej książce, absolutnie kluczowa. Bo to jest kompletny odjazd, kompletna zmiana stylu. Ja bym chciał wiedzieć, dlaczego to jest. Ale my nie chcemy znać historii. Tylu z Państwa kupiło książki, że ja wprost nie wierzę, żeby ktoś, no jak to przy kupowaniu książek, miłośnik zagląda również na koniec, nie tylko na początek, więc to, co Pan powiedział, nie jest żadnym spoilerowaniem, a pytanie jest bardzo ważne.
No dobrze, spróbuję powiedzieć. To znaczy, mi się wydaje, Wacku, że styl jest ten sam. To znaczy, ja napisałem zakończenie we własnym stylu, w którym pisana jest cała książka. To nie ma jakichś formalnych odlotów. Dobrze, Wojtku, wiesz, że nie o to mi chodzi. Natomiast jest to takie... Natomiast jest tam takie spojrzenie jakby po iluś tam latach na tę dzielnicę, tak jak ja sobie ją wyobraziłem. I tam oczywiście część rzeczy jest takich, których jeszcze tam nie ma. No ale w sumie... A to może powiedzmy, o co chodzi, bo to jest jednak bardzo ważna kwestia. Nie, nie, nie. Ale bez zdradzania losu bohaterów, no. To jest element... Nie mów, nie mów. Nie, 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 nie. Nie chodzi o bohaterów. No. Ja może powiem tylko tyle, że po 30 czy 40 latach, jak to obliczyłem, jedno z bohaterów, tak, powraca do tej dzielnicy i jakby widzi, co tam się działo. I kto tam jeszcze z tych osób żyje, kto nie żyje i tak dalej, i tak dalej. To jest takie spojrzenie trochę z przyszłości, tak? Nie będę zdradzał, kto to jest, prawda, ani kogo on tam spotyka i co robi, tak? Natomiast to rzeczywiście jest, no, takie spojrzenie właśnie, tak, z roku 2055, powiedzmy. O, tak powiem. Fajnie. No, ale to zakończenie jest krótkie, tak? Tylko 30 stron, czy 20. Ale czy rzeczywiście uważasz się za takiego katastrofistę teraz? Ale przecież tam to zakończenie jest bardzo pozytywne. Bardzo. No, bardzo. Przecież ta dzielnica kwitnie, są nowe kwietniki, nowe domy. Już nie jest taka zabieziała. Pojawiają się nowi egzotyczni mieszkańcy. Także zachęcam właśnie do konfrontacji, a napisałem to raczej w takim moim stylu. No, no nie starałem się tutaj na jakieś eksperymenty formalne. Także w tym sensie jestem usprawiedliwiony. Mikrofon brzmi. Jest z pana powieści, którą wyczytałem do 1/3, taki wątek. Kobieta 50-letnia rano myśli, że spotka mężczyznę nieznanego w autobusie. I myśli, jak się ubrać, nawet co do bielizny. Pytanie mnie to zaskoczyło, bo myślałem, że znam kobiety, natomiast aż tak dokładnie nie. I skąd pana wiedza tego, co pan się domyśla tego, czy może po prostu jakaś konsultantka? Wiele konsultantów, nie jedna. Przede wszystkim. Trzeba zapytać, czy Wojtek jeździ autobusami rano do pracy? Jeżdżę autobusami do pracy, oczywiście. Kolejką 20 minut codziennie. Ja myślę, że kobiety takie są. Tak pan myśli, że nie, że nie dbają o to, żeby podobać się mężczyznom od rana? Nie, ale czegoś się od tego od pana dowiedziałem, bo przyznam, że no, tak dobrze wszystkich kobiet nie znam. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że takie są kobiety, że dbają o siebie, chcą ładnie wyglądać, ładnie pachnieć i podobać się. Ale pan ma na myśli tę bieliznę. No, bielizna jest ważnym elementem. Myślę, że w pięknej bieliźnie kobieta lepiej się czuje. Lepiej wchodzi w dzień. Bardzo ciekawe. Nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie wyczerpująco. Tak. Czy jeszcze coś może? Ja po prostu panu trochę zazdroszczę, że pan, tak powiem, tak dobrze zna wszystkich kobiet. Także ten fragment wzbogacił moją wiedzę o pewne niuanse. Dzięki. Co do znajomości kobiet, to muszę powiedzieć, że ja bardzo doceniam, jak świetnie odwzorowujesz myślenie kobiet. Ten sposób opowiadania, kiedy kobieta zaczyna coś opowiadać, to pada mnóstwo nieistotnych, według mężczyzny, szczegółów, które stanowią cały taki wielki kontekst tej opowieści. I nie jest w twoim pisaniu, to nie jest tak, jak mężczyzna sobie wyobraża, że kobieta coś opowiada, tylko naprawdę zawsze z zazdrością myślę, że kurczę, to naprawdę tak kobieta myśli. Także ta znajomość kobiet nie dotyczy tylko bielizny, myślę. Może ja bym jestem kobietą. Tak jest. Muszę to przemyśleć. Jak jest. Jeszcze ci zostało dużo czasu. Jeszcze można? Oczywiście. Mam pytanie o twórczość Mirona Białoszewskiego, bo on idzie jakby dalej w realizmie. Taki strumień świadomości tam się nie urywa. Czy pan, na ile pan zna tą twórczość i co pan o niej myśli?
Nie, słabo znam twórczość Białuszewskiego. Właściwie to wyłącznie poezję. Także tu... Szczególnie jeśli myślałem o pamiętniku z Powstania Warszawskiego. Bo to tak, jest... tak, i to, ale jakby, to nie jest to mój pisarz, że tak powiem. Mhm. Ale... Chyba dziękujemy w takim razie. Dziękujemy. Autor podpisuje.